Ten sukces wynika de facto ze strategii, którą obraliśmy kilka lat temu. Się okazało, że to była jednak dobra decyzja, aby postawić na rozwój własnej spółki transportowej Orlen Coal Trans. Jest to spółka, która mocno rozpycha się w transporcie paliw płynnych. I obserwując sytuację, szczególnie w okresie pandemii, stwierdziliśmy, że warto jest rozwijać jej działalność i postawić na spółkę z grupy kapitałowej, a mniej tak naprawdę korzystać z usług dostawców zewnętrznych, bo się okazuje, że jakość i ekonomia, która za tym stoi, uzasadnia de facto podjęcie takiej decyzji, takiego kierunku działania.